Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj będzie film o ogórkach. Spójrzcie. Tak jak przewidywałem, trochę pielęgnacji i dwa wiadra. Tutaj mam już praktycznie wszystko zerwane. A teraz Wam pokażę, jak wyglądają krzaki od spodu. O tutaj. Tak są oblepione ogórkami. Tak więc ja zrywam końcówkę. I teraz, o spójrzcie. Cały czas szukam, jaka to jest odmiana, ponieważ kilka osób do mnie pisało właśnie, jaka to jest odmiana ogórka. A teraz Wam powiem, jak do tego doszło. Jeśli oglądacie mój kanał w miarę regularnie, to wiecie, że ostatni zbiór ogórka był dość marny. No bo nie było ich jakoś bardzo dużo. No ale teraz jest. Jest o wiele lepiej. Tak, spójrzcie tutaj jeszcze, ile jest małych ogóreczków. Pełno. Jeden za drugim. I tak wygląda praktycznie każdy jeden. O. Każdy jeden krzak. Pomimo tego, że on oberywany, to na bieżąco jest jeszcze masę takich właśnie, które za chwilę będą jutro, pojutrze do oberwania. I jak to zrobiłem? Powiem Wam tak, ogólnie to jedyne, co tu zrobiłem, to woda. Były podlewane regularnie. Ostatnio to zaniedbałem, a więc pierwsze co to podlewanie. Regularne podlewanie wodą. Codziennie podlewałem wieczorem. Jeden dzień nawet deszcz popadał. Jeden dzień nawet deszcz popadał. I spójrzcie, to jest z 3 dni, żeby nie było. To jest wiadro 10 litrów, prawie pełne. To jest też 10-litrowe, pełne, płaskie. Tak więc podlewanie. Drugie to zasilanie. Nie zasilałem tutaj niczym szczególnym. Podlałem tylko trochę wyciągiem z bananów. Spryskałem raz gnojówką ze skrzypu i dodatkowo wykonałem oprysk drożdżami. Spójrzcie, te liście, pomimo tego, że są już żółte, tak, nadal usuwam. Takie liście zaatakowane, pożółkłe, tak jak tutaj, spójrzcie, o, na dole. On nie jest pożółkły akurat od choroby, tylko liście, o, zobaczcie, jakiego ogórka bym przegapił, tylko liście starzeje. A dodatkowo kolejnym czynnikiem, który sprawia, że jest tutaj tych liści na dole dość dużo żółtych, to jest, że masa tych liści jest po prostu przykryta jeszcze innymi. No mam gęsto w tym roku te ogórki wsiane, ale to jest wszystko przez to, że trzy razy chyba siałem. Spójrzcie jeszcze tutaj, ile ogórków bym zostawił. Tak więc taki jest mój przepis na to, żeby mieć udane plony ogórka. Woda, woda i jeszcze raz woda. Dodatkowo zasilanie. Spójrzcie, takimi liśćmi. Niektórzy mówią, że to jest choroba. To jest. Ja te liście po prostu usuwam, wyrzucam. Następne, na co trzeba zwrócić uwagę przy zbiorze ogórka, to po prostu to, że my bardzo dużo liści sami uszkadzamy, przełamujemy je przez takie właśnie odchylanie. Na to też musicie zwrócić uwagę, żeby tych liści sami też za dużo nie uszkadzać, ponieważ one będą wtedy bardzo szybko się psuły, a na takich suchych liściach bardzo szybko rozwijają się.
różne choroby. Tak więc moja metoda na to, żeby mieć duże plony ogórka, to jest podlewanie, zasilanie. Nie zasilam niczym tam specjalnym, niczym nadzwyczajnym. Są to zwykłe, przez niektórych znienawidzona wyciąg ze skórek banana. Tak, ponieważ też są takie głosy, że to jest chemia. Ja już odpowiadałem na kilka pytań w związku z tym. No ale nie będziemy się rozdrabniać. Tak więc to jest moja odpowiedź na Wasze pytania, jak uzyskuję takie duże plony. Spójrzcie tutaj kolejne. Zobaczcie, tutaj jest kolejne, już w trawę porosło. Tu jest jedno za drugim. Kwiaty tutaj tak samo. Tak więc pomimo tego, że rok na ogórki może nie jest jakiś szczególny z tego, co do mnie piszecie, to ja się cieszę, mam kolejne takie dwa duże wiadra. No można powiedzieć, że to jest pełne, to jest prawie pełne, tam brakuje z 2 cm do rantu. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, skomentujcie, jak u Was zbiory ogórka, czy się poprawiły po ostatnim moim filmie, czy może nie. I zapraszam do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.